dzisiejsza gala mam nadzieję, że będzie udana, że publiczność dopisze. W zeszłym roku było bardzo fajnie, bo też miałem przyjemność sędziować. Myślę, że w tym roku będzie podobnie. No, a popularność MMA w Polsce wiąże się z tym, że dwie największe gale w Polsce są transmitowane na Polsacie. Ludzie to oglądają, są duże oglądalności. Poza tym jest bardzo dużo widowiskowy sport, tak? Wiadomo, nie jest to boks, jest boks, są obalenia, jest walka w parterze. Ludziom się to podoba, ludzie lubią oglądać walki. X-Cash to jest po raz trzeci w tej chwili. Ostatnia impreza była w maju zeszłego roku, poprzednia w grudniu 2011, przepraszam. Także jest to nasza trzecia impreza. Jakie gwiazdy zawitały dzisiaj do Torunia? Czy oprócz zobaczymy tylko Polaków, czy również będą zawodnicy z zagranicy? Będą również zawodnicy z zagranicy. W jednej walce wystąpi Białorusin, mistrz świata w karate kyokushin, w kolejnej walce wystąpi również zawodnik z zagranicy, Harpo Darbinian, to jest zawodnik z Holandii. Mamy również wśród dzisiejszych uczestników zawodnika z Torunia. Jak ocenia pan jego szanse? No, Damian jest bardzo dobrym zawodnikiem, myślę, że wygra swoją walkę, aczkolwiek nie będzie miał na pewno łatwo. Na samym początku miałem specjalny cykl, taki siłowy, przygotowany przez dwukrotnego mistrza Polski Michała Szarszewskiego, za co mu bardzo dziękuję. Potem już, wiadomo, kondycja, technika, ale na początku była siła. Siła, przede wszystkim siła. Teraz znajdujemy się w szatni. Czy przed rozpoczęciem walki denerwujecie się? Macie jakieś metody, żeby jakby odgonić od siebie złe myśli? Każdy ma swoje. W klubie też pracujemy z kolegą, który pomaga nam mentalnie się przygotować, bo też zajmuje się w tym życiowo właśnie, jak motywować ludzi, radzić sobie ze stresem. Więc jeśli ktoś ma problem, to może z nim zawsze pogadać i nakieruje, jak sobie radzić z presją. Jak się czujesz dzisiaj przed swoją walką? Czy jesteś pewien zwycięstwa? No, czuję się dobrze, ale jak tam będzie? Myślę, że wygram. To czego można ci życzyć przed walką? Ogólnie czego życzy się zawodnikom uprawiającym sporty walki? Przed walką? Zdrowie. Czym się różni taki trening MMA od treningu bokserskiego? Od treningu bokserskiego? Przede wszystkim wszechstronnością. Tu do tego dochodzą zapasy, jiu-jitsu. Jeszcze dochodzi w parterze uderzanie na głowę pięściami, kolanami na tułów. W zależności łokcie, od zasad, jakie są na każdej gali, nie? To jest trening przekrojowy, nie? Boks tylko to jest jedna płaszczyzna. Pierwszy raz jesteś tutaj na tej gali w Toruniu? Tak, ja osobiście tak, pierwszy raz. I w ogóle jak ci się to podoba? Robi wrażenie chyba, co? Tak, bardzo, bardzo ciekawie się zapowiada. Mam nadzieję, że będzie równie dobre widowisko jak Otoczka. Masz tutaj swojego jakiegoś ulubionego zawodnika na tej gali, czy jednak jesteś po prostu, żeby zobaczyć? Nie, dzisiaj jestem po prostu, żeby zobaczyć. Walka to od zawsze były atrybuty, które przyciągały kobiety. Dlatego też jest tutaj. Tak. Macie jakiś swoich faworytów podczas dzisiejszej gali? Raczej ja nie mam. Wygra najlepszy.
świeżo. Jak samopoczucie tuż po walce? Wiedziałem, że jestem bardzo dobrze przygotowany kondycyjnie, jak i technicznie przez trenera swojego Tomka Stasiaka i Piotra Bagińskiego. Myślałem, że będzie troszeczkę gorzej kondycyjnie, ale tak jak widać, jestem cały czas uśmiechnięty, wygrałem i to mi się podoba. Tak jak powiedziałeś, początki nie były łatwe, na początku 3 przegrane, ale teraz, tak jak sam powiedziałeś, od tego momentu tylko ciągle w górę. No jakoś tak, dużo się modlę, staram się, żeby było jak najlepiej, na treningach poświęcam wszystko, oddaję całe swoje serce. Bardzo ciężko naprawdę się przygotowuję, dziękuję swoim rodzicom, bratu naprawdę, bo bez nich nie dałbym rady w ogóle istnieć. Piękne było to, że nie wstydziłeś się okazać emocji. Jesteś emocjonalnym zawodnikiem? Z tego co widać, jestem bardzo emocjonalnym zawodnikiem, cały czas się kręcę, lubię się podrapać i ogólnie kocham ten sport.